Państwa jedziemy tutaj mostem trasy łazienkowskiej przez Wisłę.
przystanek Plac Konstytucji. Także to prawda, że tutaj wreszą poszedł ten w skórze się obraca, dziad katolicki, to koszlą, proszę Państwa, tak niesmacznie, niesympatycznie. Także rzeczywiście, proszę Państwa, Warszawa, Plac Konstytucji, katolicka Polska, a bardzo ładnie zachowują się, proszę Państwa, i przyzwoicie goście ze wschodu, z zachodu, zewsząd, tacy obcy, bardzo ładnie. Natomiast same te swoje, te lochy, proszę Państwa, no to fatalnie, fatalnie. No niestety nad tymi standardami nawet Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest w stanie zapanować, no bo wiecie co Państwo, katolicy się kłócą, wrzeszczą, podają się do sądu, są niemili, niesympatyczni i ciągle coś chcą. Ja już tam nawet nie mówię tu o Mareczku, ale ciągle żebraczka mówi, że ona widziała, że ona najmądrzejsza, że ona najważniejsza, bo ona widziała, ona słyszała. Ona widziała, ona widziała, ona słyszała. Także proszę Państwa, no jesteśmy tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą. Plac Konstytucji, Plac Konstytucji. Tam dalej, jak Państwo pójdą, będzie tęcza, będzie Plac Zbawiciela, będzie Kościół Zbawiciela, będą budynki w stylu włoskim. Także zapraszamy serdecznie. Tramwaj oczywiście chodzi, musi o tramwaj chodzić. Jest tramwaj, proszę Państwa, wszystko jest tu w Warszawie, wszystko jest wyłącznie z tramwajem. Zobaczmy, czy tej Iry nie ma, czy tej waszej stołecznej Iry nie ma, czy nie siedzi, proszę Państwa. Chce i nie podziękuję. Warszawa chce, dumnie chce i nie podziękuję nigdy. A przecież nawet jest takie świeckie przysłowie, że pokorne ciele dwie matki z się a harde żadne. Zaglądają dziadule katolickie, stoją tak okopcąco, sąco, tłoczący. Także to jest, proszę Państwa, system papieski. On im nic nie dał. Dlaczego? Dlatego, że oni w ogóle Biblii nie znają. I znać nie chcą, nie czytają, nic nie wiedzą. No to przecież Ewangelii nie znać, to przecież nie postępować zgodnie z Ewangelią, według Ewangelii. Nie znać tej Ewangelii, no to przecież kto? Komuniści byli lepsi, no bo przecież zawsze mówiło się, że Jezus jakby był tym drugim komunistą. Także komuniści są lepsi, bo ludzie są to uczciwi, dobrzy, nie kradną, nie zabijają. Katolicy wszyscy nie zabijają, Biblię palą i palili i w dalszym ciągu by palili. Nawet pewien historyk powiedział, że gdyby tutaj w Polsce, nie daj Boże, drugi raz Jezus Chrystus przyszedł w XX wieku, to by to samo zrobili, co i w pierwszym wieku naszej ery, bo wystąpiłby Jezus przeciwko nacjonalizmowi, a przecież takim dziadom katolickim to nic nie wyjaśnisz, nic nie wytłumaczysz, bo przecież oni do wojska muszą iść oczywiście.